Hej kochani, chciałam Was przywitać w nowym vlogu. Zaczynam sobie dzień i to będzie vlog ze Szwecji, bo wiem, że no dość sporo, powiedzmy, osób chciało, żebym taki vlog nagrała, także dzisiaj taki będziemy mieć luźny dzień. Jedziemy sobie do miasta, dokładnie do Göteborga, do centrum, popatrzeć, co tam ciekawego może do zakupu dla mnie jest. Także przejedziecie się ze mną i powiem Wam, że taki główny cel, jaki ja mam, to zobaczenie tych produktów Anastasia Beverly Hills na żywo. Bo u nas jakby stacjonarnie nie można ich dostać, jedynie ktoś tam jak sprowadzi Wam z zagranicy, a tutaj są dostępne w niektórych sklepach stacjonarnie, w tym chyba właśnie w Seforze szwedzkiej jest. Także bardzo jestem ciekawa, bo czai się też na jedną paletę, najnowszą Soft Glam. Nie wiem, czy ona już jest jakby tutaj stacjonarnie, bo na online stronach nie ma, ale może akurat będzie. Mam taką nadzieję, także trzymajcie kciuki. No i oczywiście poza tym zobaczymy sobie, co tam jeszcze ciekawego, innego niż w Polsce, bo tutaj są też trochę inne sieciówki, więc ten asortyment jest co prawda zbliżony, wiadomo, ale może jednak, wiecie, jakieś perełki się trafią, także zaczynamy ten dzień. Przyjeżdżam koło swojej byłej szkoły. Jesteśmy w autobusie. O, i tutaj chodziłam do szkoły. Tutaj była stołówka, o, tam klasy. Także ona jest taka dość duża, się wydaje tutaj mała, ale to się ciągnie aż tam tak daleko ten cały budynek, zresztą ma kilka oddziałów. Znalazłam Anastazję, ale nie ma ani jednej palety cieni, a na tym najbardziej mi zależało. Za to też jest tutaj stacjonarnie chuda. I tutaj, o, kiepskie światło jest strasznie w tej Seforze. Ale sobie trochę pomacałam pomadki. Nie wiem, może na którą się zdecyduję. Powiem Wam, że teraz coś słabo już teraz w tych asortymentach, w tych sklepowych. Byłam i ani nie ma palety tej, której bym chciała, ani nic. I teraz się kręcimy jakby po Nordstone, to jest centrum handlowe. Wcześniej byłam na takich alejkach. A teraz właśnie, o, tutaj możecie słocze zobaczyć. Teraz kręcę właśnie się tutaj po sklepach, ale niestety tak nic szczególnego. W takim Solhallen, to się nazywa, o, jak krzywo. I tutaj są takie różne stoiska, na przykład z mięsami i tam dalej za nami jest z samymi czekoladami. Że jestem tutaj na chwilę, ale poczyniłam małe zakupy w Hemie, jedynie leginsy. Ale upatrzyłam sobie takie futerko czarne tutaj w jednym ze sklepów i chyba tam wrócę. Powiem Wam, że przyszłam cały tutaj Seforę, różne sklepy z kosmetykami, ale niestety nie ma tej palety ani tego, co ja potrzebuję, także niestety. Teraz jesteśmy tutaj koło głównego dworca, gdzie ja wychodziłam, pociągowego dworca. I tam, jak widzicie, takie w oddali, to prawdopodobnie tam się mieszczą biura, ale zawsze się na to mówi tutaj w Szwecji, że to jest taka wielka pomadka, jak widzicie. No tak wygląda, jakby to była pomadka. No i taka ciekawostka. I w końcu Wam powiem, że nie kupiłam tego futra, kupiłam sobie taki płaszczyk czarny, dość cienki i nad tym futrem się jeszcze zastanawiam, bo w sumie nie wiem. A teraz uciekamy właśnie na autobus. Także ja już jestem w drodze do domu, troszkę zawiedziona asortymentem. Spodziewałam się, że coś ciekawszego mi się uda kupić. Jesteśmy już w autobusie i muszę się Wam pochwalić, że jestem zdolna i rozbiłam telefon. Tak, cała szybka mi poszła. I w sumie to nie moja wina, bo miałam
lekko na statywie i nie wiem, jakim cudem z tego statywu po prostu spadł, mimo że wszystko było niby umocowane dobrze. No i taki pech. I w ogóle zaczyna padać śnieg. Jeszcze tak nie widać, bo są drobne płatki, ale już tak się coś zaczyna tworzyć. No i jadę. Coś tu co nieco jest. I tak jeszcze myślę, czy przez ten czas, co tu jestem, uda mi się znaleźć tą paletę z Anastazji, bo bardzo mi zależy. A powiem wam, że tutaj wychodzi o wiele, wiele taniej niż jakbym miała zamawiać ją w Polsce, tak jak zamawiałam na przykład tą model Renaissance. To sprowadzanie jej właśnie do Polski przez te butiki, oni sobie naliczają bardzo dużą tą marżę, można powiedzieć. A tu wychodzi bardzo, bardzo tanio, jak właśnie na tą markę. I właśnie spróbuję się dowiedzieć, czy w ogóle przez ten okres, jak tu jeszcze jestem, zanim jeszcze pojadę teraz na te kilka dni do Polski, to czy się uda po prostu ją dostać, czy tutaj sprowadzą. I tu w ogóle w torbie mam takie dobrocie. Mam takie bułeczki cynamonowe i kokosowe. Już nie mogę doczekać po prostu do domu, kiedy je zje. Tu mijamy właśnie jeden z takich większych stadionów w Göteborgu, u Levi. Tutaj są właśnie różne mecze, czy też koncerty czasami. I tutaj też niedaleko jest taka hala, właśnie też, gdzie odbywają się największe koncerty w mieście. Ja już jestem w domu właśnie i tak, no, nie mam za bardzo co wam pokazać. Chciałam zrobić taki mini haul, ale tak naprawdę kupiłam tylko zwykłe leginsy czarne w H&M-ie, długie. Takie po domu, żeby mieć. No i coś co fajnego, ale jedną rzeczą tylko, to kupiłam taki długi płaszczyk, można powiedzieć. Na pewno kojarzycie ten mój beżowy, który ja noszę i często mam na zdjęciach. No to to jest taka czarna wersja, tylko delikatnie cieńsza. Materiał jest bardziej taki cienki. I tutaj też ma takie jakby te zakładki, ma pasek. Tamten też mój ma beżowy pasek, ale ja go po prostu nie noszę. Tu ma też takie kieszonki. No jest taki długi do łydki połowy, jakoś tak będzie. Także on mi się bardzo podoba. Na pewno na zdjęciach zobaczycie, jak on lepiej wygląda, bo tak rozłożony tutaj to w sumie nie ma żadnego efektu. No i tak jak wam wspominałam, cały czas myślę o tym futrze. Wiecie, jak o czymś się bardzo, bardzo myśli, takim do kupienia, to po prostu trzeba po to wrócić. Więc chyba tak też zrobię. I też nie wiem, czy będzie widać, ale o, zobaczcie, jak już pruszy mocno. A jeszcze wam pokażę, bo już mamy tak przyozdobione mieszkanie tutaj na Wielkanoc. Tutaj są takie kurczaki. I zaraz wam pokażę resztę takich małych drobnostek. Na tą pogodę za oknem jest po prostu przepięknie. Ja uwielbiam zimę, także mi to jak najbardziej pasuje. Ale powiem wam, że to wygląda, jakby się zbliżały święta Bożego Narodzenia, a nie wielkanocne. No ale dobra, dzisiaj też trzeba obejrzeć mecz Polska-Korea. Także dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, kto wygra. Chyba, że ten vlog pojawi się po meczu, jeżeli nie zdążę. No i dobra, ja się z wami już żegnam w tym vlogu. Koniecznie mi napiszcie, czy chcecie jeszcze jakiś vlog ze Szwecji. Myślałam też o tym, żeby wam pokazać dokładnie tej szkoły, do której ja chodziłam. Jak tam wyglądają klasy, wszystko i trochę wam o tym opowiedzieć. Także jeśli jesteście zainteresowani, to mówcie, to postaram się tam do niej podjechać. No i dobra, także jeżeli ten vlog wam się podobał, oczywiście zostawcie kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału. I widzimy się w kolejnym filmie. Zobaczymy, czy będzie w kolejnym filmie już wiosennie, czy dalej zimowo. Także pa!